Dzień dobry, kochani. Nazywam się Iwona Wierzbicka, jestem dietetykiem klinicznym. A dzisiaj, w związku z tym, że ruszyło nasze wyzwanie, to jest 10 kroków do zdrowia, na które możecie się zapisywać tam, poniżej wkleję Wam link, to chciałam powiedzieć coś na temat, na temat mleka, ale w takim kontekście, dlaczego laktoza nie jest temu winna. My dzisiaj mamy taką tendencję do oceniania mleka pod kątem laktozy. Kiedy w tym pierwszym kroku, 10 kroków do zdrowia, w wyzwaniu Iwen, powiedziane jest odłóż mleko ze swojej diety, to wiele osób mówi, dobrze, ale co w takim razie z mlekiem bez laktozy? Albo co z mlekiem sojowym, albo co z mlekiem ryżowym? Po pierwsze, wyjaśnimy sobie pierwszą rzecz, najważniejszą. Mlekiem jest tylko i wyłącznie wydzielina zwierząt, tak? To jest mleko zwierząt, ssaków właściwie. Więc mlekiem będzie mleko krowie, mleko kozie, mleko owcze, mleko ludzkie i tak dalej. Natomiast mlekiem nie będzie mleko sojowe, mleko ryżowe, mleko kokosowe. Nie ma czegoś takiego. Po prostu zaczęliśmy sobie nazywać to mlekiem, pewnie ze względu na kolor i to, że to jest wodniste. Mleko ryżowe jest najzwyczajniej w świecie zmielonym, wyciśniętym ryżem wymieszanym z wodą. Mleko sojowe jest zmieloną, wyciśniętą, wymieszaną z wodą soją. Mleko kokosowe jest wyciśniętymi, zmielonymi, zmiksowanymi wiórkami kokosowymi z wodą. Tak? Umówmy się, to nie jest mleko. Więc jeżeli ktoś mówi mleko sojowe, to tak jakbyś miał pić soję w płynie, nie? Jak mówi ktoś, czy mogę jeść mleko ryżowe, to tak jakbyś miał zjeść ryż. To teraz zastanów się, czy ty możesz jeść ryż, ale jakby to już jest film na inny temat, na inny film. Teraz skupimy się po prostu na mleku. Więc sprawę mamy jasną, co jest mlekiem, co mlekiem nie jest. Więc nie pytajcie się o zamienniki, bo jeżeli mówimy mleko nie, to jakby pod kontekstem mleko, tak, czy pod słowem mleko, no mamy całą grupę mleka, po prostu mleka zwierzęcego, no bo akurat o ludzkim tutaj nie będziemy mówić, tak? Więc absolutnie w ogóle nie biorę pod uwagę wtedy tematów roślinnych. Jeżeli mówię mleko, to mam na myśli wszystkie rodzaje mleka. Jeżeli mówię mleko krowie, to mam na myśli mleko krowie. Jeżeli mówię produkty odmleczne, czy produkty mleczne, to mam na myśli wszystko, co powstało z mleka. Czasami robimy sobie wyjątek dla masła. Dlaczego? Bo masło to są kwasy tłuszczowe, w szczególności te krótko- i średniołańcuchowe, których nasz organizm bardzo potrzebuje. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli ktoś ma alergię na białka mleka krowiego, to wtedy będą mu szkodziły wszystkie produkty, które mogą zawierać białka mleka krowiego, a więc będą mu szkodziły mleko, kefir, jogurt, maślanka, masło. Czasami wyjątkiem będzie masło klarowane, ze względu na to, że masło klarowane będzie zawierało prawie wcale albo wcale tych białek, ze względu na to, że ono zostało właśnie ugotowane i zostały ściągnięte te białka w trakcie tego procesu podgrzewania, tak zwane te szumowiny. Tam się znajduje białko i jakieś inne tam jeszcze składniki. No i teraz powiedzmy sobie o tym mleku. Jeżeli ja mówię, że mleko nie i dlaczego w tym wyzwaniu mówimy o mleku, dlaczego mleko nie? Dlatego, że zauważyłam, że mleko jest problematyczne, jeśli chodzi o choroby autoagresywne, czyli Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby nerek i tak dalej. Znalazłam badania, które pokazują, że lektyny zawarte w mleku są problematyczne. I teraz po pierwsze to właściwie było, kiedy mówiłam o mleku, ale popatrzmy teraz jeszcze na mleko w kontekście tego, co w nim jest problematyczne, tak? Czyli mleko będzie składało się z białek i będzie się składało z węglowodanów. Tymi węglowodanami jest laktoza. I teraz wiele osób pyta się, czy mleko bez laktozy jest ok. Czyli jakby upatrujemy w mleku problemu, jakim jest laktoza, czyli wzdęcia, biegunki, przelewanie w jelitach i tak dalej. I to może być kwestia laktozy, dlatego że my możemy nie mieć enzymu laktaza, który rozkłada laktozę. No i sobie tak myślimy, że skoro pijemy to mleko i nie mamy, że tak powiem, rzadkiego szczęścia, czyli pędzącej dwójki, czyli biegunki,
to myślimy sobie, to mleko mi w takim razie służy, jest wszystko ok. No niekoniecznie, bo mamy co najmniej cztery typy odpowiedzi immunologicznej w organizmie. Pierwszy typ to jest alergia, IgE, to jest typ reakcji szybkiej, natychmiastowej, czyli coś wypiłeś, coś się stało. I teraz, jeżeli zjadasz produkty zawierające białka mleka krowiego, to możesz mieć tak zwaną pędzącą dwójkę i to może być faktycznie od laktozy, ale to równie dobrze może być kwestia budowania się przeciwciał IgE, czyli reakcji szybkiej. Tak jak masz reakcję na pyłki, tak jak masz reakcję na jakiś tam pokarm, czyli po zjedzeniu białek mleka krowiego możesz spuchnąć, możesz mieć jakieś problemy skórne, może się pojawić jakiś liszajec. Stąd też na przykład u dzieci się mówi, że dzieci nie tolerują, że są przebiałkowane albo nie tolerują białek. I niestety często dieta ich jest bardzo uboga. Tak na dobrą sprawę to nie tolerują tylko i wyłącznie białek mleka krowiego, a laktozę mogą całkiem świetnie tolerować, bo to co warto wiedzieć, laktoza małym dzieciom jest potrzebna do budowy mózgu. Dlatego też małe dzieci, takie do 3 roku życia, świetnie tolerują laktozę. I wydaje mi się, że to jest trochę nadużycie mówienie o tym, że produkty zastępcze dla dzieci powinny być bez laktozy, bez białek mleka krowiego i jest to takie mleko zmodyfikowane dla alergików, bo laktoza naturalnie jest przez wiele osób dobrze tolerowana, w szczególności do 3 roku życia, bo tak jak powiedziałam, laktoza służy maluchom do budowy mózgu. Później naturalnie ta zawartość, czy zdolność do produkcji enzymu nam spada. Możemy mieć też pierwotną nietolerancję laktozy, czyli genetycznie uwarunkowany niedobór tego enzymu, ale prawdopodobnie dzieci mimo wszystko całkiem nieźle tolerują, jest to kwestia do sprawdzenia. I z czasem, z wiekiem, no nie jest potrzebna nam ta laktoza, tak więc enzym zanika i niektóre osoby mogą mieć problem. I teraz ktoś sobie myśli, że jak je, to mu nie szkodzi, ale tak jak powiedziałam, mamy cztery typy reakcji i możemy mieć alergię, czyli po prostu no, można zrobić sobie testy i sprawdzić, jak reagujemy na mleko. Kolejne typy alergii, na przykład drugi typ może mieć podłoże lektynowe i okazuje się, że tutaj mogą się pojawiać jakieś kompleksy immunologiczne, może następować zniszczenie tkanek, na przykład immunologiczny atakuje własne tkanki, to samo się dzieje właściwie w typie trzecim. I tu mamy teorię lektynową, czyli wiemy, na przykład zauważono, że kłębuszkowe zapalenie nerek może być spowodowane przez lektyny. I takimi najbardziej problematycznymi lektynami będą lektyny pomidora, ziemniaka, orzechów ziemnych, soi, mleka, co oznacza, że nie tylko mleko, tak? Bo lektyny, bo z tego mleka jest wyprodukowany kefir, jogurt, maślanka. To tak jakbyś się zapytał, czy jeżeli mam celiakię, chorobę trzewną i nie toleruję glutenu, to jak sobie ugotuję chleb, to będę go tolerować? No nie, dlatego że lektyny są termostabilne. W związku z tym nieważne, jaki produkt z użyciem białek mleka krowiego jest spożywany przez Ciebie, to będziesz mieć problem. Problem w tym, że to jest odpowiedź opóźniona, która może wystąpić nawet do 6 miesięcy od ekspozycji na czynnik nietolerowany. Kolejnym typem odpowiedzi jest budowanie się przeciwciał IgG i tutaj pojawia się dość dużo kontrowersji, wiadomo te testy nietolerancji pokarmowej, IgG od 1 do 3, IgG 4. Generalnie chodzi tu o testy nietolerancji pokarmowej, tak? Czyli na przykład w testach nietolerancji wychodzi Ci nietolerancja na mleko. To jest tak zwana późna odpowiedź. I też wiemy, że choroby autoimmunologiczne mogą mieć takie podłoże, czyli mogą być związane z budowaniem się tych przeciwciał IgG. No i jeszcze mamy kolejną odpowiedź immunologiczną, w której też kolejne rzeczy się zadzieją, więc wyobraźcie sobie, że to mleko może oddziaływać poprzez alergię na białka mleka, poprzez nietolerancję, późną odpowiedź, odpowiedź trzeciego typu, poprzez lektyny, tak? Dlatego jako dietetyk kliniczny proponuję, żeby w wyzwaniu wyłączyć mleko, a nawet pójść krok dalej i wyłączyć wszystkie produkty, które są z mleka, czyli produkty kozie, owcze i tak dalej. Jaki jest sens tego? Wiadomo, że nie każdemu mleko szkodzi, nie każdy odczuje poprawę, kiedy to mleko wyłączy. Niemniej jednak bardzo duża część osób, które zgłaszają się do mnie z jakimiś stanami zapalnymi, z insulinopornością, z chorobami autoagresywnymi, odczuwa poprawę po odstawieniu produktów mlecznych. Spokój w jelitach, ładniejsza cera, lepsza gospodarka hormonalna, spokojniejszy sen, bo to, że na przykład w nocy się wybudzamy, to, że nie możemy spać, może być kwestią stanu zapalnego, dlatego że w stanie zapalnym produkuje się histamina,
która jest mediatorem stanu zapalnego, a histamina pobudza nasz mózg. Więc osoby, które mają alergię czy nietolerancje pokarmowe, będą miały problem z tak zwanym zaśluzowaceniem, z kluchą w gardle, z katarem, z odchrząkiwaniem, z wrażeniem zbierania się śluzu, z problemem ze snem, z wybudzaniem się, z zasypianiem, wybudzanie się w nocy albo nieumiejętność wybudzenia się rano, niedociśnienie, nadciśnienie, zaczerwienienie, endometriozy, problemy neurologiczne. Tego jest naprawdę bardzo dużo, tak? Więc jeżeli wiemy, że mleko jest jednym z bardziej problematycznych produktów, a zaraz za nim pszenica, to nasze wyzwanie polega na tym, że trzeba właśnie te dwa produkty wyłączyć, czyli mleko i pszenicę. I taki pierwszy krok, łatwiejszy, wyłącz po prostu mleko jako płyn. Drugi krok, trudniejszy, wyłącz produkty mleczne, składające się z mleka, wyprodukowane z mleka. Z wyjątkiem masła, zostaw sobie to masło, bo to jest, tak jak powiedziałam, tłuszcz, a tłuszcz jest nam bardzo potrzebny, tam mamy też cholesterol. No i co dalej? No i to wyzwanie będzie troszkę trwało i po tym wyzwaniu spróbuj sobie z powrotem wdrożyć pszenicę, nabiał i tak dalej i zobacz, jak się czujesz. Gwarantuję, że co najmniej 50% osób, które to zrobią, poczuje, że nabiał i pszenica szkodzą, ale poczujesz to dopiero wtedy, kiedy przez jakiś czas tego nie będziesz jeść, ale nie będziesz jeść tak na 100%, a nie na 99%. Ponieważ jeżeli jesz na 99%, to zastanówmy się, czy jeżeli ktoś ma celiakię, może jeść na 99% bezglutenowo, czy jeżeli ktoś ma alergię na jakieś pyłki, to czy 99% może funkcjonować tak, że nie będzie miał tych pyłków, a 1%, że będzie miał i wtedy nie zareaguje na pyłki? Zareaguje, tak? Bo każdy kontakt z alergenem będzie problematyczny. A wiemy, że tutaj odpowiedź może być późna, więc konsekwencje będą odwleczone w czasie. Więc jak oczyścisz organizm i przestaniesz jeść te produkty, to poczujesz za jakiś czas różnicę, kiedy je z powrotem wdrożysz. A jeżeli nie poczujesz, hurra! Oszczędziłeś kupę kasy na zrobieniu testów nietolerancji pokarmowej i wiesz, że te produkty Ci służą i nic się nie dzieje, kiedy je wdrażasz. Kochani, trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Ściągajcie sobie aplikację mobilną Ivan Dieta. Tam poniżej znajdziecie kod rabatowy. Ta aplikacja ma kupę wiedzy i to, co mówię, i plus jeszcze wiele innych rzeczy. I znajdziecie tam również jadłospisy inspirujące i zapisujcie się na naszą grupę wsparcia, gdzie prowadzimy właśnie takie wyzwanie i wspieramy się wzajemnie. Do zobaczenia w następnym odcinku.